Witajcie kochani, witajcie. Jest 12 października 2023. Jest absolutnie przepiękna pogoda. Słonecznie, cieplutko, pięknie dookoła. No i ja postanowiłam na tym cudnym tle powiedzieć kilka słów. Mars w Skorpionie. Mówię o tym na czytaniu w tym nadchodzącym tygodniu od 15 do 22 października 2023. I co omawiam, to między innymi, co to znaczy Mars w Skorpionie. No, po tym wszystkim, co tam mówię, jeszcze dodatkowo należy dodać to, co mnie już dzisiaj się przytrafiło. Mars w Skorpionie mówi, nie marnuj energii na nic. No. To mówi się prosto, do rzeczy, od serca, z głębi, o co chodzi i nie ma ściemy. No i wyobraźcie sobie, że dzisiaj skonfrontowałam swojego stokera. A stoker to ten, który w jakiś sposób cię prześladuje. Bullying. I ma z tego przyjemność. Więc spotkałam go i zapytałam, o co ci chodzi? Czego ty ode mnie chcesz? I dlaczego ode mnie? Ja chcę wiedzieć. A? Ale to dosłownie, mina głupa. A ja mówię, słuchaj, nie udawaj głupka, ponieważ jest to nagrane na filmiku i już pokazane twojej menadżerce. Więc jeszcze raz cię pytam, czego ty chcesz? A on, o, dobrze dla ciebie. Więcej życia. O, jak nagle odzyskał mowę i poszedł. No ale za chwilę miał rozmawiać z menadżerką. Ja menadżerce powiedziałam, ja nie będę tu się bawić tu w jakieś podchody, tylko ja, albo ty sobie dasz z nim radę, albo ja idę wyżej do właścicieli tej korporacji. Jeśli to nic nie pomoże, no wtedy idę do swojego adwokata, zamelduję na policję, zrobię raport i wyjdziemy na drogę prawną. Sprawa zakończona. Tu nie ma czasu na nonsens. A o tym właśnie mówiłam dzisiaj, że energia Marsa w Skorpionie to nie nonsens. To nie ma marnowania energii na idiotyzmy i idiotów. Albo stalkerów. No to najlepszy przykład. Kochani, pokażę wam tylko jeszcze to wszystko dookoła, jak jest woda. Dzisiaj jest absolutnie spokojna. Jest plaża. Nie ma ludzi, no bo to jest środek tygodnia, jakby nie było. Dzisiaj 12, więc czwartek. No i dookoła. I wiecie, w korytarzu zaćmień musi się coś wydarzyć, kiedy to, co dla nas niewłaściwe, jest wycinane. Jakie będzie zakończenie tego? Zobaczymy. Powiem wam, kiedy będę sama wiedziała. Życzę wspaniałego końca tygodnia, cudownego weekendu, śmiechów dużo, buziaczki i pa!